Top Model to program stricte rozrywkowy, więc nikt nie spodziewałby się, że zostanie on zamieszany w sprawę morderstwa Pawła Adamowicza. Jeden z uczestników programu zdobył się na przemówienie, które wielu osobom odebrało mowę. Aż ciężko uwierzyć w te słowa. Gwiazdy Top Model bardzo często wiodą ciekawe życie na mediach społecznościowych. Dzielą się tam nie tylko swoimi sylwetkami czy stylizacjami, ale informacjami prywatnymi, takimi jak zawartość talerza czy też poglądy społeczno-polityczne. Na szokujące wyznanie zdobył się teraz jeden z byłych uczestników programu, Szymon Rajch. Uczestnik Top Model prosi o wyrozumiałość dla mordercy. Szymon Rajch, uczestnik programu Top Model, postanowił dodać na swojego Instagrama film, w którym próbuje zrozumieć i wytłumaczyć działania mordercy. Jego słowa to prawdziwy szok. Mimo tego, że jest mi mega przykro z tego, że takie rzeczy się dzieją, to i tak wydaje mi się, że najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to okazać wyrozumiałość również wobec sprawcy, bo nie wiadomo, co nim kierowało. Możliwe, że po prostu miał w sobie tyle nienawiści, która mu się nazbierała przez lata, brzmiał fragment wideo. Słowa te niesamowicie rozjuszyły osoby, których śmierć prezydenta Gdańska bardzo dotknęła. Internauci bezlitośni. Nie będzie wyrozumiałości dla takich czynów. Film z kontrowersyjną przemową byłego uczestnika Top Model pojawił się na jednej z grup facebookowych. Jej użytkownicy nie kryli słów swojego zażenowania i wściekłości. Nie wierzę. Zabił człowieka. Zaplanował to, wiedział, jak dostać się na scenę. Jest mordercą. Co da rodzinie informacja, że był chory psychicznie? Zwróci im męża, ojca. Nie. Może niech Szymon skieruje się do psychiatry, bo z tak szeroką wyrozumiałością, może stać się kolejnym nożownikiem. Głupota nie zna granic, napisała jedna z osób zbulwersowanych sprawą. Co za kurwa debil, sorry. Typ, który zaatakował prezydenta, siedział tyle w więzieniu, za takie rzeczy, że się w pale nie mieści. Nie wiadomo, czego on oczekuje, chodzi na wszystkie eventy i parcie na szkło ma straszne, wszędzie go pełno. Debil, tyle brzmiał kolejny komentarz. Ktoś inny powołał się na osobiste doświadczenia. Jeżeli taka sytuacja dotknęłaby samego modela, nie doszukiwałby się on wyrozumiałości dla sprawcy. Inaczej by pierdolił, gdyby ktoś zaatakował jego matkę czy siostrę, kretyn, ostro skwitował internauta.